Skatepark, boisko do gry w hokeja na rolkach czy tory z przeszkodami przygotowane specjalnie dla dzieci to jedne z wielu atrakcji, z których można skorzystać od 1 grudnia w hali na terenie Centrum Targowego w Chorzowie. Witam serdecznie, witam w obiekcie Skating Park. Mamy tutaj skatepark, jak widać za mną. Obok jest mały tor do jazdy dla dzieci, mamy też tor do jazdy na rowerze trialowym, plus do tego małe przeszkody do nauki jazdy na rowerze właśnie dla dzieciaków. Mamy trampoliny, mamy tor do jazdy rekreacyjnej na rolkach, boisko do hokeja. Także jest tu mnóstwo atrakcji, nie tylko związanych do końca ze sportami ekstremalnymi, ale generalnie ze sportami rolkarskimi, longboardowymi i rowerowymi. Od kiedy funkcjonuje ten obiekt i czy już cieszy się popularnością? I wiem, że 5 grudnia odwiedził tutaj Państwa Święty Mikołaj. Jak to wyglądało, to wydarzenie? Obiekt otworzyliśmy 1 grudnia. Jak na razie jest zainteresowanie. My zresztą sami jeździmy, znamy środowisko, stąd też pomysł stworzenia takiego obiektu, bo sami mamy co roku problem, gdzie pojeździć. Wszyscy się zastanawiają zimą. Stworzyliśmy ten obiekt i jak na razie podoba się wszystkim, mamy same bardzo pozytywne opinie na ten temat. Staramy się go rozbudowywać, mamy w planach jeszcze kilka nowych przeszkód, ale to wszystko przyjdzie z czasem. Tak jak pani wspomniała, 5 grudnia był u nas Mikołaj, który zamiast sań wybrał deskorolkę. Stworzyliśmy takie Mikołajki dla dzieci z domów dziecka i z dzieci objętych pomocą społeczną. Dzieciaków było około 60, każdy dostał prezent, każdy został przeszkolony z jazdy na rolkach, deskorolce. Także wszystkim bardzo się też podobało i też dzieciaki wyszły stąd uśmiechnięte razem z prezentami. Jaki jest koszt w takim razie wejścia tutaj i czy można wypożyczyć tutaj sprzęt? Oczywiście mamy sprzęt do wypożyczenia, mamy deskorolki, mamy rolki, mamy kask, ochraniacze, także wszystko co potrzebne do jazdy. Codziennie prowadzone są zajęcia z nauki jazdy na rolkach, z nauki jazdy na deskorolce, na rowerze BMX, na rowerze trialowym. Także dużo atrakcji nawet dla początkujących, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z tymi sportami. A wstęp na cały dzień kosztuje 15 zł. Czynne mamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 22 i w weekendy od godziny 10 do 20. Ja również pod czujnym okiem instruktora miałam szansę pouczyć się jazdy na deskorolce. Mimo, że z obiektu można korzystać od tygodnia, miejsce już cieszy się popularnością. Zadaszony skatepark umożliwia uprawiającym sporty ekstremalne treningi również zimą.